Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać inny przykład konfiguratora. Konfiguratora na przykład takich rolek do przenośnika taśmowego. Zobaczcie, na początek zbudowałem sobie szkielet. Szkielet z części wielobryłowej, gdzie każda po prostu z komponentów jest niezależnym elementem. Tu mam oczywiście zdefiniowane takie parametry, które mi sterują pewnymi podstawowymi parametrami tego elementu. Na przykład mam możliwość zdefiniowania chociażby kąta tutaj wstawienia rolki. Gdyby na przykład chciało, żeby to było nie wiem, 15 stopni, zobaczcie, automatycznie to mi się ładnie to zmienia, więc mogę tym parametrem sobie sterować. Mogę też sterować parametrem, jeszcze jeden to parametr taki DB, który mi steruje odległością, czyli szerokością, jakby długością tego wałka, który będzie tutaj na rolce, w tej chwili mam 650. Gdybyśmy dali 510, tak widzicie, automatycznie no tutaj się ten element skraca i aktualizuje. Zwróćmy z powrotem może do wartości 650 i spróbujmy jeszcze raz. Tu mam jeszcze taką regułę, która uaktualnia mi jeszcze elementy. O. To jest proste zadanie, już nieraz pokazywałem Wam w ludziku, jak zrobić. Definiujcie sobie po prostu element, część wielobryłową, która w odpowiedni sposób działa. Następnie za pomocą oczywiście narzędzi takich jak chociażby Fake Components utworzyłem trzy komponenty. Trzy komponenty, które za chwileczkę sobie wstawimy do naszego modelu. Ja na razie może zapiszmy ten element. Mam pusty zespół, zobaczcie. Wstawię może na początek ten szkielet. Szkielet, który zdefiniowaliśmy przed chwileczką, czyli mam element typu szkielet. To jest ten element. Wstawiam sobie go w punkcie uziemniony w punkcie 0,0. Ten szkielet na razie nie będzie mi potrzebny, więc wezmę i wyłączę jego widoczność. Zobaczcie, ponieważ kolejne elementy były eksportowane gdyby na bazie tego szkieletu, więc jeżeli będę chciał wstawić tą podstawę, to tu mam zdefiniowaną. Zobaczcie, mogę ją bardzo szybko i sprawnie za pomocą takich samych narzędzi wstawić do naszego modelu. Będę potrzebował w tym momencie tej płaszczyzny, może ją w tym momencie sobie wyłączyć, czy zablokuję, wyłączymy widoczność. Tak samo mogę wstawić kolejne elementy, na przykład ten zewnętrzny. One automatycznie mi wskakują na moje, na miejsce, gdzie były, gdzie ich jest przeznaczenie, więc nie muszę się już martwić o jakieś różnego typu wiązanie. Brakuje mi jeszcze jednego elementu. O, to jest ten element. Wstawimy go sobie też dokładnie w ten sam sposób. Kolejny krok, no, potrzebujemy w tym momencie tutaj odpowiedni sposób sobie mieć, regulować szerokością tego naszego wałka, więc definiuję sobie pomocniczą taką wartość, jak chociażby SW. Na początek dajmy może wartość jakąś 510, będziemy wykorzystywali. Dlaczego? Bo mogę na przykład wziąć ten element, jeszcze raz wstawić, bo chcemy mieć ten konstrukcję rolek składającą się z trzech rolek, dwie rolki ukośne i jedna poziomo ustawiona, więc spróbujmy ją przymocować. To są na przykład narzędzi joint, dosyć szybko i sprawnie jesteśmy w stanie to zrobić. Wskazujemy dwa elementy, definiujemy jak mają być ze sobą ustawione, chcemy, żeby były nieruchome, więc stawię sobie na rigid. Odstęp, odstęp możemy sobie zdefiniować z list parameters, mam SW i już ten element jest zdefiniowany, ale musimy go zdefiniować z wartością ujemną. I zobaczcie, element już jest w tym momencie tutaj w odpowiedni sposób spozycjonowany. Sprawdźmy zresztą, czy jest odległość odpowiednia między nimi, czy nie wskazałem błędnych elementów. Powinno być równe SW, czyli 510. Idealnie się pasuje. Kolejny element musimy wstawić, to jest element ten. Ten element, tak? Jeszcze raz musimy wstawić, żeby mieć z drugiej strony taką otwórkę. No tutaj trzeba go troszeczkę inaczej przyłączyć, przymocować. Powiedzieć, że tak, że powiedzmy ta płaszczyzna ma być wyrównana z tą płaszczyzną. Spróbujmy jeszcze go obrócić. Ciekawe, czy nam się obróci ta z tym. OK, ładnie nam się obróciło. No i brakuje nam w tym momencie informacji o tym, jaką ma się tutaj ustawić, jakie odległości. Wiemy, jaka jest odległość z drugiej strony, zobaczcie. Z tej strony już mamy to zafiksowane. To, co możemy zrobić, to na przykład możemy skorzystać sobie z reguły iLogic. Wykorzystałem regułę, jeszcze ją sobie usunę. Zobaczcie, zdefiniujemy dwie płaszczyzny konstrukcyjne. Jedną, która będzie wyrównana do tej ścianki wewnętrznej naszego elementu. O, do wewnętrznej miało być, jeszcze raz zdefiniujemy. Czyli między tym. Okay, mamy płaszczyznę zdefiniowaną i druga płaszczyzna będzie tutaj do tej ścianki zdefiniowana.
Każda z tych płaszczyzn konstrukcyjnych ma swoją nazwę. Możemy sobie zmienić na uproszczenie. Będzie płaszczyzna A i płaszczyzna B. Zdefiniujemy sobie jeszcze coś, co się nazywa taki parametr pomocniczy, tymczasowy o nazwie odstęp. W milimetrach kosmicznych. Jaką wartość będzie miał ten parametr? Ja może to płaszczyznę na razie sobie wyłączę ich widoczność. Zobaczcie, w iLogiku możemy zdefiniować sobie coś, co się taki konfigurator. Konfigurator, taką regułę. Na początek zmierzymy odległość. Zobaczcie, mogę zmierzyć odległość minimalną odległość. Powiedzmy, że ta minimalna odległość będzie równa temu parametrowi, który tu sobie zdefiniowaliśmy. Czyli zmierzymy tą wartość. Między jakimi elementami kształtującymi? Między płaszczyzną tym A, a drugi element u nas się nazywa B. No i w tym momencie, zobaczcie, możemy sobie tu jeszcze dodać jakieś. No, chyba nie potrzebujemy na razie. Po aktualizacji zobaczcie, że program nam zmierzył, jaka jest odległość. 36 mm tam z jakimś ogonem. I dokładnie tą wartość możemy sobie wykorzystać. Zobaczcie, w tym momencie do zamocowania tego elementu. Mogę wziąć, na przykład powiedzieć, że chciałbym, żeby wyrównać tą ściankę i tą ściankę na odległość, odstęp. Zobaczcie, już mam w tym momencie dokładnie spozycjonowany element, dokładnie tak, jak powinien być w naszym modelu. To są w tym momencie te dwie elementy zdefiniowane. Kolejny krok będziemy potrzebowali wstawić do naszej konstrukcji. Zresztą zobaczmy, ona powinna w tym momencie nam odpowiedni sposób. Spróbujmy jeszcze zobaczyć, czy nam będzie się to odpowiednio działało. Więc skonfigurujemy sobie kolejne tu zmiany. Zobaczcie, chcemy sterować tym kątem. Kąt, nie mamy zdefiniowanego oczywiście tego kąta, więc może na początek jeszcze weźmiemy i tu zdefiniujemy sobie jeszcze dwa parametry. Kąt. Kąt, który będzie mierzony w stopniach. Dajmy 20 stopni na początek. SW mamy, te dwa parametry. Dobrze, to może na razie niech będą te dwa parametry zdefiniowane. SW i ten. I zobaczcie, teraz z konfiguratorem zobaczymy, jak on będzie nam działał. Musimy znowu zrobić to samo, czyli wejść do szkieletu i w szkielecie wybrać te parametry, które mamy zdefiniowane, czyli parametr kąt. Będziemy narzucać mu parametr w tym momencie nasz kąt, a na parametr DB, który tam mieliśmy zdefiniowany, był odpowiedzialny za szerokość wałka. On gdzieś tutaj nam się schował w tym momencie ten parametr, a jest tutaj. Ten parametr będzie równy, u nas nazywa się w tej chwili SW. Musimy włączyć jeszcze aktualizację. Aktualizację dokumentu. Możemy zrobić to nawet dwa razy, bo tam będzie więcej aktualizacji szło, żeby nam się element zdefiniował. A jeszcze jedna by się przydała. O, dobra. No i zobaczcie, w tym momencie 510 zdefiniowaną szerokość. Gdybym chciał zdefiniować szerokość, a 650 znowuż. To mam taką wartość, gdybym chciał na przykład zmienić kąt na 15, zobaczcie, automatycznie wszystkie te parametry nam się w odpowiedni sposób aktualizują już automatycznie w naszej regule. No dobrze, mam to zdefiniowane, a tak naprawdę chodzi o konfigurację pałków. Chcielibyśmy tak naprawdę mieć do wyboru gamę różnego typu rolek i chcielibyśmy te rolki sobie tutaj w odpowiedni sposób wstawiać i konfigurować w sposób zautomatyzowany. Więc wstawmy może pierwszą taką rolkę. Mam tu taką rolkę zdefiniowaną, na przykład rolka numer 1. Obrócimy sobie i chcielibyśmy ją tutaj wmontować. Jeżeli zdefiniujemy sobie na przykład wiązanie typu joint, możemy powiedzieć, że między to ta płaszczyzna powinna być wyrównana powiedzmy środkowo z tym elementem. No i oczywiście nam się pięknie tutaj wałeczek wstawia. Pomijamy jeszcze wielkości, jeszcze będziemy te wielkościami sterować. Zresztą możemy już od razu spróbować, no, tam było chyba, co pamiętam, 510, więc mamy już automatycznie wałek zaczepiony. Gdybym chciał zmienić ten wałek na inny, to co musiałbym zrobić? No musiałbym tak naprawdę go zastąpić, czyli wejść w komponent, wybrać opcję Replace. I zastąpimy go na przykład wałkiem numer 2, czyli rolka druga. I zobaczcie, co program w tym momencie mówi, okay, że niestety nie da się tego zrobić, bo mamy nierozwiązane wiązania, więc to nam przeszkadza. W jaki sposób można obejść tą sytuację? No w ten sposób, że możemy zdefiniować sobie iMate'y. Bo jeżeli będziemy mieli iMate'y o tej samej nazwie, to program będzie wiedział,
co w tym momencie zrobić. Więc definiujemy sobie pierwszy iMet. Pierwszy iMet będzie zdefiniowany w tej części. Wchodzimy do Manage, wybieramy opcję iMet i mówimy, że OK, że tutaj mamy iMet wstawiający. Nazwiemy go sobie jakąś unikalną nazwę, na przykład R. Podobnie chcemy zrobić z rolką. Przynajmniej tu mam otworzoną rolkę druga. Zobaczcie, też zdefiniujemy sobie dokładnie ten parametr iMate wstawiający w tym miejscu. I to będzie w tym momencie iMate R. I potrzebujemy jeszcze w rolce trzeciej to samo. Mam też taką rolkę zdefiniowaną. Wchodzimy w Manage iMate wstawiający. OK, niech też się nazywa R. Dobra, to mam zrobione. Zapiszemy zmianę do tego wałka. Dla rolki drugiej mamy wstawiający. Zapisujemy zmiany. Dla pierwszej rolki. A dla pierwszej rolki już nie zdefiniowałem. To samo zrobimy też dla pierwszej rolki, czyli iMate wstawiający. OK. I go nazwiemy sobie też R. Dobrze. Teraz zobaczcie, co się będzie działo. Jeżeli wezmę, wstawię jeszcze raz nasz wałek numer 2 na przykład z opcją dopasowania iMate'ów. Jest iMates. Nie widzę naszego iMate'a. Tu jest iMate zdefiniowany. Zobaczmy, tutaj nasz iMate jest. Zapisaliśmy zmiany. Zapisane zmiany są. Powinien nam iMate wskoczyć. Jeszcze raz spróbujemy. Rolka druga. OK. No i jak widzicie, nam ładnie już element wskoczył. Podobnie, i teraz jeżeli będziemy chcieli na przykład zastąpić ten nasz komponent, czyli komponent dajmy replace, dowolnym innym bałkiem, rolką trzecią, to widzicie, one automatycznie nam się już tutaj mocują bez problemu, czyli jeżeli zastąpimy jeszcze raz to na rolkę numer 1, automatycznie elementy nam wskakują. No dobra, mamy w tym momencie tą część jakby opanowaną, ale jak ją zamknąć w kodzie iLogic? Żeby to dobrze i sprytnie zrobić, to jeszcze będę potrzebował jedną zmienną pomocniczą. Zmienna pomocnicza tekstowa, którą nazwiemy popr, poprzednia rolka i ona będzie tak naprawdę nam zapisywała nazwę poprzedniej rolki, która była użyta. Po co to robię? Za chwileczkę wytłumaczę. Może w tej chwili jeszcze będzie to zbyt skomplikowane, będę się tłumaczyć, pokażę to na przykładzie. W konfiguratorze musimy wybrać sobie, że będziemy tutaj definiowali po prostu położenie, wstawiali rolki. Tak? Czyli tu skorzystamy z funkcji select, mam tutaj taką opcję chyba gdzieś, o, select case. I zobaczcie, mam tu gotowe już takie wersje, to był case. I na końcu mamy opcję end select. Takie polecenie. W naszym przypadku case'em będzie typ rolki. Aha, tylko tego nie zdefiniowaliśmy, więc jeszcze na początek. OK, zamkniemy sobie. Jeszcze potrzebujemy typ rolki. Jeszcze jedną zmienną. Typ rolki. Tak. I tu zdefiniujemy sobie wielowartościowy parametr. Rolka 1. A może typ 1, zobaczmy sobie, typ pierwszy, typ drugi, typ trzeci. A w tym momencie trzy typy zdefiniowane rolek. No i teraz select case będzie nam działało właśnie na tej zmiennej typ rolki. Czyli piszemy typ rolki i w przypadku, gdy będziemy mieli do czynienia z typem pierwszym będzie jakaś akcja robiona, z typem drugim jakaś akcja i z typem trzecim też coś ma być robione. Więc zobaczcie, to możemy sobie szybko skopiować. W przypadku typu drugiego będzie to, w przypadku typu trzeciego będzie 3. Zdefiniujemy sobie jeszcze w tym momencie zmienną pomocniczą. Zmienna pomocnicza, którą tu mamy zdefiniowaną,
pop r będzie równe nazwie rolki, która była tu użyta, czyli w przypadku typu pierwszego będziemy używali rolka numer 1. To jest, zobaczmy, jak się nazywa, rolka, podkreślenie 1. W takim układzie. W przypadku typu drugiego będziemy rolkę numer 2 mieli. I w przypadku numeru trzeciego rolkę typu 3. Wiem, że na razie jeszcze to może dla Was być dosyć enigmatyczne, co zrobię. Za chwileczkę uruchomimy tylko regułę, zobaczmy, czy nam poprawnie działa. Zobaczcie, typ 2, rolka 2, typ 3, rolka 3. Więc to nam się elementy ładnie tutaj definiują. Po to zdefiniowałem, żeby po prostu wiedzieć, co mam zastąpić. Czyli w tej chwili wiemy, że jest wstawiona rolka 1. Tak? Więc jak będę chciał w moim konfiguratorze dokonać operacji zastąpienia, to co wystarczy, że zrobię tak, że wejdę sobie w komponent, wersję replace i co będę chciał zastąpić? Zastąpić istniejącą rolkę, czyli to, co zapisaliśmy sobie wcześniej, jak gdyby do pamięci, tak? Czyli to będzie ta zmienna nasza poprzednia rolka. Zobaczcie, możemy sobie ją zdefiniować. Na co zamieniamy ją? W tym przypadku będziemy zamieniać na zespół o nazwie rolka, podkreślenie 1.iam, bo to już nasze zespoły, te rolki są w zespołach przecież, widzicie. I wersja true. True i false. Prawda, fałsz. Gdy macie true, program zastąpi wszystkie wystąpienia. Gdy macie false, czyli nieprawda, fałsz, program zastąpi w tym przypadku tylko rolkę z wystąpieniem numer 1, lub takie jak i inne, które macie zdefiniowane. Więc tutaj warto pamiętać, jeżeli chcecie tylko pojedynczy komponent zastąpić, to wersja false. Jeżeli chcecie wszystkie, wersja true, opcja true powinna być włączona. Dobrze. No, podobnie chcemy zrobić dla rolki typu drugiego. Tutaj wstawimy sobie zespół o nazwie 2IM i dla trzeciego rolka 3. Teraz chyba już mniej więcej widzicie, że program po wstawieniu rolki zapisuje, jaka rolka była ostatnio używana. Dzięki temu tutaj podczas zastępowania w tej zmiennej poprzednia rolka od razu jest informacja, co jest już w zespole wstawione. W ten sposób możemy, jak gdyby łatwy sposób zamienić, bo wiemy, co mamy zamienić i wiemy, czym mamy zamienić. No dobrze, mam w tym momencie takie coś zdefiniowane. Na razie nic się nie zadziałało. Co jeszcze musimy zrobić? No, brakuje nam więcej rolek, prawda? Więc jeszcze może spróbujmy tutaj wziąć w tym komponencie też dodać iMate'a. Weźmy już na całość wszystkie, żeby mieć rolki. Mamy iMate. O nazwie też R. Zapisujemy zmiany. Wstawmy jeszcze raz rolkę jedną, pierwszą. Jeszcze raz wstawmy rolkę pierwszą, a żeby nam się stawiały wszystkie możliwe elementy. Dobra, jeszcze musimy wstawić chyba jeszcze jedną rolkę. Ostatni ten iMate. Program wyłapuje wszystkie iMate'y, jakie są. Dlatego rolkę może trzecią, którą tu mamy, usuniemy sobie. Czyli mamy w tym momencie rolkę pierwsza, środkowa, lewa, prawa. To wszystko zostało automatycznie zdefiniowane. No dobrze, teraz zobaczmy, czy nam jak nasza reguła będzie działać. Czyli zmieniamy typ rolki na rolkę typu 2. Zobaczcie, automatycznie program nam wszystko ładnie popodmieniał. Czego jeszcze nam brakuje? No, wielkości. O, zobaczcie, na razie jeszcze tutaj podmiany dosyć ładnie nam działają. Więc skoro to nam działa, to jeszcze musimy tylko naszą regułę logic wzbogacić o zmianę rozmiaru, czyli sterowanie parametrem SW, powiedzieć, jaki jest parametr SW. Czyli dlatego w przypadku parametr SW miało być 510, dlatego parametr rozmiaru typu trzeciego miało być 330, przepraszam, tutaj dla typu drugiego 650, czerwonego wałka i dla wałka pierwszego, czy rolki pierwszej SW było równe 510. Zapiszmy. Zaktualizację zróbmy, to nam się też nie zaktualizowało. Zobaczmy teraz typ pierwszy. I widzicie, już ładnie nam zaczyna ta nasza reguła
działać i w odpowiedni sposób szybko konfigurować. Zaletą tego podejścia jest to, że zobaczcie, zawsze w modelu mamy tylko te komponenty, które są użyte. Musisz tu się bawić w włączanie, wyłączanie komponentów i budować wielkiego zespołu, który zawiera mnóstwo komponentów, które są odpowiednio włączane lub wyłączane. Macie po prostu komponent czy zespół zbudowany z elementów, które powinny być tutaj wstawione. No, zobaczmy jeszcze ewentualnie kąt, czy będzie działał 15 stopni. Widzimy też ładnie, tutaj nam się to wszystko po prostu bierze i aktualizuje. No i w ten sposób możemy zbudować naszą pierwszą regułę. Automatycznie też podejrzewam, będziecie chcieli zrobić rysunek, więc jeszcze na sam koniec jeszcze małe uaktualnienie, co można zrobić. Czyli jeżeli stworzymy sobie nowy rysunek, otwórzmy rysunek. Podejrzymy sobie element. Zróbmy go sobie tak. Okay. Dodajmy w tym momencie w opisie chociażby odnośniki automatycznie dla wszystkich komponentów. Ich będą, rozmieścimy je może dookoła. To mamy w tym momencie zdefiniowane i aha, lista części też może się przydać. Więc jeszcze listę części tutaj sobie wstawimy do naszego modelu. Zobaczcie, mam tutaj trzy rolki i pozostałe komponenty w odpowiedni sposób zdefiniowane. Może zmieścimy sobie ten element w tym miejscu. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Gdy zmieniam typ rolki, chociażby na wersję numer 1, bo tu nam się wszystko ładnie uaktualniło. Więc dokumentacja nam się uaktualnia, ale nagle mamy, zobaczcie, osierocony odnośnik, którego, no, całkiem coś trzeba zrobić. Na szczęście w rysunku też możecie założyć sobie regułę. Na przykład odnośnik, sobie nazwiemy taką regułę. Zobaczcie, tu mamy wśród odnośników opcję, czy to było POM, gdzieś tutaj jest, dotyczącą odnośników, która mi się akurat w tej chwili gdzieś tutaj schowała. Na rysunku zobaczcie taką opcję jak reattach balloons. Zobaczcie, to polecenie dla którego widoku? Widoku numer 1. W tej chwili mam tylko jeden widok wstawiony, zobaczcie, więc to będzie widok numer 1. Dlatego widoku nastąpi od nowa przypisanie po prostu odnośników. W ten sposób mamy naprawiony od razu automatyczny nasz rysunek. No i wszystko jest zgodne. Czyli teraz, jeżeli na przykład wrócę do mojego modelu i zmienię rolkę na typ drugi i wrócimy do naszego rysunku. Balonik nie jest podłączony, ale wystarczy naszą regułę uruchomić. Może ci tą regułę w tym momencie oczywiście tak zdefiniować, żeby się uaktualniała przy każdej zmianie widoku i ona automatycznie będzie wtedy przez program wtedy prezentowana i modyfikowana. No dobrze, jak widzicie, no troszkę czasu nam to zajęło, ale myślę, że udało mi się Wam pokazać jeszcze inny sposób podejścia do zbudowania własnego konfiguratora, takiego bardziej zaawansowanego. Jak widzicie, dużo nie wymagało to od nas pracy, w sensie pisania dużo długich reguł iLogic. Reguła, jak widzicie, jest dosyć krótka i prosta, a pozwala Wam już taki wstępny konfigurator zbudować bezpośrednio tutaj w Waszym modelu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. No i zapraszam na kolejną prezentację.